Witajcie kochani w nowym dniu. Pływamy dzisiaj sobie rowerkiem. Dzionek zaczęliśmy. Jest piękna pogoda. Troszkę jest, jest ładna, bo troszkę wiecznie jest. Pewnie na kamerze to będzie słychać. Ale i tak, płyniemy sobie. Koszt wypożyczenia takiego rowerku 35 zł za godzinę. Dużo, niedużo. Czteroosobowy rowerek. Duży. Z tyłu dzieciaki tak się bawią ładnie. Jest fajnie, cieplutko, ładna pogoda. Taki. Pływamy sobie, relaksujemy sobie. Przepływamy teraz przez całe jezioro, chcemy przepłynąć na drugą plażę. Zobaczymy, czy nam się uda. Mieliśmy na godzinę. Myślę, że czasu starczy. Relaksu ciąg dalszy. Jesteśmy razem z żoną. Przywitaj się, kochanie. To żona nie bardzo lubi. Ale będziemy łapać rybki. Teraz fioletowa, ładniutka siatka. Nie masz się mnie zrobić. I tak. Słoneczko do. Słoneczko praży. A my sobie płyniemy tak. Przypłynęliśmy w jedną stronę i teraz wracamy. Proszę Państwa, akcja ratunkowa. Wszyscy gonią łabędzia. Komuś uciekł. Tu pan łódko. Tu chłopaki rowerkiem. Zobaczymy, kto pierwszy. Patrz, zaraz go dogoni. No Jezu, nikt go nie dogoni. Ten go dogoni. Skręcamy do naszego ośrodka i płyniemy tam. I mają, złapali łabędzia. Odpoczywamy. I kto tu wchodzi na mnie? No tato, nagrywaj. Nagrywam. Nie podniosę się. No, nagrywaj. Nagrywam. I zaraz idziemy jeszcze nad wodę. Będziemy łowić ryby. Kupiliśmy taką do łapania rybek małych i będziemy łowić ryby. I nie mogę się podnieść teraz. No podnieś. No, musisz mi pomóc. I hops. Ło. Już. Udało się. Kto to wchodzi na barana?
pójdziemy na wieczór na rybki i zmienimy zestaw. W tej ręce jest już jeden taki, a tej miałem taki, ale to zmienimy. Odcinamy stary i Fabian, założymy jakiś, nie wiem, jakiś nieduży. Może ten. O ten. Coś założymy. O ten. O. O ten może założymy, będzie dobry. To co, zakładamy ten? Tak, ten. Chyba gramy. Ładny jest. O, albo ten będzie lepszy. O ten założymy.
zakończenie wyjazdu. Idziemy jeść sobie pizzę. Smaczno pizzę. I tak. Takie duże te kawałki będą? Nie. Jeszcze. Magda, daj keczup. Keczup. I talerzyki. Do czego to jest? Do przyczepy klucze. A to? Nie ma. Aha, talerzyki. Keczup. Wszyscy na jednym talerzu będziemy jeść. No, wszyscy na jednym. To niepotrzebny talerz. Dla kogo pierwszy kawałek? No. Na mnie. Dla ciebie i dla ciebie. Keczup? Ten był pierwszy, więc ten dla mnie. Więc ten na mnie. Na mnie ten. Na więcej mnie. Keczupu? No tak, mi dużo daj. Tu jest moje. O, gorąco, uważajcie. O tak odwróć sobie. Smacznego. Miam, miam. Ale gorące. Ale gorące. Właśnie wiem. Powolutku, zaraz wystygnie. Idę się te, no to mi wystygnie, ja się idę w tym czasie napić. Ja przyczepę tylko zabieram i będę wyjeżdżał. I tak, proszę Państwa, koniec wakacji naszych krótkich, ale zarazem jeszcze mam nadzieję, że pojedziemy jeszcze w sierpniu. Jest niedziela, dzisiaj wracamy. Patrzcie, ile jest samochodów. Jest masakra normalnie, co się dzieje. Jeden koło drugiego. Do naszej przyczepy też się ponastawiało kupę samochodów. Prawie nie ma jak przyjechać, ale jakieś dziurki gdzieś znajdę. I tak, jadę, będziemy składać wszystko, pakować. Zapinamy przyczepę i wracamy. Jest godzina 14:30, a na termometrze 31 stopni. No upał, niedziela, plaża pełna. Fajnie jest, ale no, trzeba wracać, trzeba wracać. Wszędzie, wszędzie kupę domków, pod domkami samochody. Było fajnie, fajnie było. Cieplutko, pokąpaliśmy się. Dzisiaj też trochę.
Już w samochodzie spakowani, wracamy. Jadę ja tylko z Zuzią, bo Magda z Fabianem jadą drugim samochodem, bo ona musiała do pracy jechać w piątek i dlatego przyjechała drugim samochodem i Fabian wraca z nią. A my tak wracamy, jest piękna pogoda, 31 stopni, ludzi kupę, chwilę ciężko było wyjechać, ale daliśmy radę i tak, i wracamy. Jest pięknie. I już jesteśmy w domu, dojechaliśmy na miejsce. Przyczepa stoi już tam, gdzie stała. I na koniec chciałem krótkie podsumowanie zrobić tego wypadu. Wypad uważam, że się udał. Wszystko fajnie się ułożyło, pogoda dopisała. Jak przyczepa? Przyczepa super się sprawdziła, wszystko, piekarnik, wszystko ładnie chodził, pizzę robiliśmy, kuchenka gazowa też. Lodówka, powiem wam, że te wiatraczki, co zamontowałem, to myślę, że dały lepszy efekt. Trochę lepiej chłodziła, jak było tak gorąco od strony tej, gdzie to powietrze właśnie wlatuje i te wiatraczki chłodziły, no troszkę wydajniejsza była. Lodówka też się fajnie sprawdziła, nic się nie popsuło, wszystko. Co do toalety, 4 osoby z toalety, 2 razy przez 3 dni je opróżniałem. Znaczy opróżniałem raz i teraz zostało tak 3/4 zbiornika. No to teraz idę właśnie opróżnić. Opróżnić zbiornik już. Kąpać się kąpaliśmy tu. Wszyscy, bo tam było płatne, tak jak ci mówiłem, już nie pamiętam wcześniej, to kosztowało 5 zł za 15 minut prysznica. Ale mieliśmy tu. Zdaje się, że dobrze się kąpię. Jest tam trochę miejsca dla mnie i dzieciaki, no to 4 osoby, dwójka dzieci, dwójka dorosłych, no to szarą wodę, to tak ten baniak zielony, raz, no tak cały dzień i następnego dnia z rana go wymieniałem, prawda? No to na taki, na dzień korzystania, no najbardziej to wieczorem najwięcej wody się zbierało po kąpieli właśnie. No i co tu dalej? No wszystko dobrze, no wróciliśmy. Mam nadzieję, że w sierpniu pojedziemy jeszcze tylko na inne jezioro, aby pogoda dopisała, to myślę, że wypad się uda. No i to by było na tyle mojej relacji. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i do następnego usłyszenia. Cześć!